Kolejnym takim miejscem, gdzie będziemy spotkać się z przedsiębiorcami, jest Społeczna Rada Gospodarcza. I tutaj na pewno będziemy pracować nad wygenerowaniem takiej strategii programu przedsiębiorczości właśnie w mieście Łomża. Tutaj wsparciem do tego działania będzie plan rozwoju miasta Łomża, który będziemy teraz podejmować i Rada Miasta będzie uchwalała, oraz strategia promocji gospodarczej, którą w tym roku zamierzamy przygotować. Kolejnym takim miejscem będzie nasz cykl konsultacji, który rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, czyli Smart City nabiera to rozpędu. Jest też, towarzyszy temu dość duże zainteresowanie i jak gdyby pierwsze już konkretne działania z tego projektu już jak gdyby zarysy powstają. Tutaj też wsparciem takiej komunikacji z przedsiębiorcami jest nowa strona internetowa. Ona jest dostępna już gdyby, jako przekierowanie z naszej podstawowej strony łomżyńskiej. Zachęcam Państwa, abyście na tę stronę weszli. Tam są wszystkie informacje dotyczące działań inwestycyjnych, te, które się dzieją, te, które są zrealizowane i te, które są przez miasto planowane, również wszystkie informacje potrzebne dla przedsiębiorców w jednym miejscu, na jednej stronie są zamieszczone. Zachęcam, abyście Państwo zajrzeli na tę stronę. Być może jakieś uwagi się pojawią, to chętnie jeszcze do tego tematu o tym porozmawiamy. Takim kolejnym wydarzeniem, myślę, że bardzo istotnym w tym roku będą targi specjalnej strefy ekonomicznej. Na wniosek prezydenta zarząd strefy ekonomicznej zgodził się i w tym roku kolejną gdyby, odsłonę swoich targów zorganizuje w mieście Łomża. Jest to powiązane też z partycypowaniem finansowym w tym wydarzeniu. Pomysł, który mamy, jest taki, aby przy okazji tego wydarzenia zainicjować cykliczne wydarzenie dotyczące przedsiębiorczości w mieście Łomża. Myślimy tutaj, po pierwsze konsultacja, klaruje nam się takie wydarzenie, można powiedzieć, pod hasłem targi wiedzy i przedsiębiorczości Łomża, które mogłyby się odbywać co roku, corocznie. Dotyczyłoby to na pewno zajęciem się konkretnymi problemami w mieście Łomża. Tam miałoby miejsce panele dyskusyjne animowane przez dziennikarzy branżowych, jakaś konferencja tematyczna i coś, co jest pewnym nowum w Łomży w oparciu o park przemysłowy, o jego zaplecze. Chcielibyśmy zorganizować cykl spotkań B2B dla przedsiębiorców, inwestorów, którzy w tym wydarzeniu uczestniczyliby. Chcemy to dość mocno rozpropagować, rozreklamować, włączyć w organizację wiele gdyby, instytucji, tak abyśmy odzew, który i zainteresowanie, które wzbudzimy, abyśmy mogli właśnie zagospodarować konkretnie w naszym mieście. Mam nadzieję, że przepraszam, że z tego wydarzenia urodzi się nam coś, wydarzenie, które będzie w regionie dość nowatorskim i będzie się mogło odbywać w sposób cykliczny. Pytanie, które też tutaj zostało zadane, dotyczyło projektów, nad którymi pracujemy. Proszę Państwa, reorganizacja Urzędu Miasta, ta wydziałowa, ale też taka, powiedziałbym, strukturalna, która polegała na wykorzystaniu zasobów, którym miasto dysponuje, zasobów głównie kadrowych, przekierowaniu wiele zadań właśnie do wewnątrz, do tych wydziałów, ale też pozyskanie kompetentnych i osób do pracy daje nam możliwość, aby zająć się bardzo intensywnie wieloma projektami. W tej chwili nasz wydział WRF-u pracuje nad 20-kilkoma projektami, a tutaj zamierzamy jeszcze dość intensywnie rozbudować o jak gdyby taki aspekt miękkich projektów i tutaj w tym wymiarze myślę, że naprawdę będziemy pozyskiwać dużo środków. Jak Państwo wiecie, nie sprzyja nam trochę rozwój wydarzeń po stronie
władz marszałkowskich, ponieważ opóźnienia w realizacji tych projektów są już niemalże dwuletnie. Więc na ten moment to, co mamy, co wynika z harmonogramów też ogłoszonych, pracujemy bardzo intensywnie nad inwestycjami drogowymi, ale tutaj również jest budynek socjalny, również jest nasza hala targowa, docelowo hala kultury i też projekt z takich główniejszych oczywiście budowy przoków, gdzie chcemy jak gdyby zrobić, uczynić z tego projekt, powiedziałbym, regionalny. Chcemy zaangażować, pozyskać do tego wiele gmin, być może w ramach społecznego forum tej Łomżyńskiego, gdzie decyduje trochę o tym kryterium ludnościowe. Tam jest wymagane 100 tysięcy mieszkańców. Jesteśmy już po rozmowach z Kolnem i taki projekt, myślę, powstanie, w którym to będzie miasto Łomża będzie liderem tego projektu i jestem przekonany, że poza oszczędnościami, czyli konkretnym wkładem finansowym ze środków unijnych, uzyska nam się też wypracować taką pozycję lidera w regionie i zmienić trochę ten obraz, który tutaj pokutuje od kilku lat. Wiele projektów oczywiście jest takich mniejszych, ale one również są przedmiotem naszej troski i tutaj bardzo intensywnie się do tego przymierzamy. Myślę, że takim bardzo ważnym też będzie plan rewitalizacji miasta, który w tej chwili na wiosnę rozpocznie się cykl szkoleń w tym zakresie, w efekcie czego powstanie plan rewitalizacji i ten plan rewitalizacji będzie podstawą do ubiegania się o środki w zakresie właśnie renowacji obszarów zdegradowanych i to urbanistycznie czy też społecznie. Więc to na pewno będzie duże przedsięwzięcie, ale te jak gdyby stworzenie tego planu jest podstawą, aby w ogóle ubiegać się o takie środki. Pytanie też się przewijało dotyczące programu oszczędnościowego. Nie chciałbym tu powtarzać rzeczy, które już były mówione. Pani skarbnik też o tym mówiła tak dwa miesiące temu. Naszymi działaniami w ubiegłym roku, jak je zsumowaliśmy, wygenerowaliśmy oszczędności na poziomie 2 milionów złotych. Są to rzeczywiście wymierne oszczędności. Dużo z tego wynika z większej dbałości o te finanse publiczne, większą skuteczność w odzyskiwaniu VAT-u, bądź też właśnie oszczędności, które są pokłosiem lepszej organizacji pracy i jak gdyby wykorzystaniu zasobów miejskich w realizacji konkretnych przedsięwzięć.